pozná sa práca, dobrá práca, jak závodníci, všetko jedno, aj obojentne, aj sú tu chlopáci, aj sú tu kobiety. Jak znaleźliśmy tą prawą drogę, próbujemy utrzymać i owoce tej pracy po małutku przychodzi. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobrą strefę też w tych finalnych dwóch tygodniach do olimpiady na przygotowaniach, a że jeszcze znaleźliśmy przy tych, co nie mają optymalną formę, żeby do niej przyszli, no a że ci, co mają dobrą, że ją obcimy jeszcze. Myslím, že závodníci zrozumieli u dvoch letech práce, že sa dá valčiť aj s tými najlepšími, nie je ľahko, treba dužo odpracovať, že nie všetci majú rovnako veľký talent, ale probujeme pracovať aj na druhých situáciách, jak je sprząt a všetko dookoľa, co tiež bardzo vplýva na vyniky. A jak by pan Sylwię v tej kategórii talenta práca ustavil? Sylwia ma bardzo wielki talent na sprinty, a cieszę się, że po więcej jak jednym letu pracy na tej sytuacji, żeby uwierzyła temu, że ona jest dobra do sprintów, bo bardzo do sprintów nie chciała, mała można drugie osobne ambicje, a ja mówię, że te ambicje może nie były te najlepsze, które miała, że było trzeba to przeanalizować, a trochę zmienić, a to się nam zdarzyło już z leto, już z wiosny, no i myślę, że ten kierunek, który jedziemy, jest dobry. No, to jest wielki talent, że technika w stylu dozwolnym jest bardzo naturalna przy niej, jak się powie, przyrodzona. No i z tego korzysta też przy warunkach, jak są trasy, można takie, gdzie drugie kobiety nie mają taką stabilność. Justyna powiedziała, że na dystansach jeszcze większy ma potencjał sobie. Ma też wielki potencjał tam, ale tam jeszcze potrzebujemy dopracować się. Można jaki wynik i tam by był dość dobry. Dużo możliwości już teraz nie będziemy mieli, tylko na olimpiadzie. No ale próbujemy tam, gdzie mamy więcej możliwości, gdzie możemy przed sztafetami sprawdzić swoją formę albo jej formę. No to są sprinty, bo w klasikowej dyscyplinie myślę, że przed sztafetami ona nie ma dużo potencjału walczyć o pierwsze miejsca. W tamtym roku dużo problemów zdrowotnych. Ja pamiętam, że jeszcze tu wspominali, jakśmy na podróży byli ostatnie kilometry do Sklaszkiej. Jeśli si pamięta, jaki są był na nią zły w tamtym roku, kiedy sam przyszedł z Liberca wziąć na przygotowania, jak była chora. No i jakie brzydkie słowa som jej powiedział, som si ich pamiętał do ostatniego, ona mówi, no trener wszystko pamięta, tak jest, ale som bardzo som wesoły, że po sezonie prejšnej, że Sylwia szła na kontroli, że sme znaleźli wszystkie te problemy, które boli powodem do choroby w tamtom roku, w tamtom letu, no i w tom letu by som powiedział, że sme bardzo więcej uważamy na sytuację, że ona sa dosť dobre pozna i próbujemy, żeby nie ochorewa. Trenerze, gdyby miał pan wytypować, która dziewczyna, jeśli oczywiście ktoś pobiegnie w sprincie drużynowym, to która z dziewczyn z pana drużyny mogłaby biec z Justyną? A tu mamy jeszcze, mało by som powiedział, rezerwy. Kobiety są dużo razy na przybliżnie tym samym poziomie. Jedna jest lepsza do klasiki, jedna jest lepsza do łyżwy, jedna lubi więcej trasy, które są ciężkie albo na wysokości, jedna lubi więcej płoskie. No to jest też ważne od sytuacji, od momentalnej formy w tym dniu, w której kobiety. Trochu mamy jeszcze problem w klasike, myślę, w technice biegu klasikowym. Tam się najlepsze ukazuje Kornelia Kubinska. No a wiemy, że ona jak sprinterka nie jest urodzona w sprinterka, to jest ciężko tam w tych pierwszych odcinkach wie być problem. Wszystko, myślę, si, musimy czekać decyzję do zadniego momentu, jakie będą trasy, jakie będą śniegi, czy będą miękkie warunki, twarde warunki, jakie będą mieć kobiety dyspozycję, a potem powiemy, która ma szansę, co najlepszy wynik urobić w tym sprincie. Byśmy teraz przyszli tu do Sklaszkiej tylko z przygotowani w talianskim Lavace, to jest na Val di Fiemme na górach. Stąd jedziemy już jutro z wieczór do Santa Cataryny, tam będziemy jeden tydzień, a z Santa Cataryny zase jedziemy do Lavace jeszcze na jeden tydzień, a potem już jedziemy direktnie na olimpiadę. No teraz w tym sezonie tak te plany treningowe mocno się też z Justyny planami schodzą.
Ja si myslím, to možno po lokáciách mluvíte. Je možno šťastie, alebo dobře, že takto aj vychodí, bo je fajn, keď sa grupa vidí, závodníci sa vidí, tréneri sa vidí, komunikujú. Že potom poznajú, aké situácie môžem kožistať čo najviac efektívne pri závodoch. Vážne je to, že všetci teraz sa prigotujú na vysokosti, bo olympiáda je na vysokosti a tiež musíme šukať lokácie, kde je sneh, tých dužo nie je, no i potom nemáme dužo do výbioru, len tam, kde majú ešte miesto v hotelu za nás, no i tam jedeme.